Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale z Dawidem na ryby. Pierwsze co muszę dodać to, że nie spodziewałem się, że ten materiał powstanie, ponieważ przyjechaliśmy z Patrykiem na Sumy, a mamy koniec października, jest 21. No jest naprawdę zimno, w nocy przymrozek, około minus 3 stopni, jak wyjeżdżaliśmy cała łódka, silnik był zamarznięte. Patryk miał problem z podpięciem linii paliwowej, bo wszystko dookoła pozamarzało. No i co? No i teraz też wcale nie jest lepiej. Mamy około 0 stopni, może 1 na plusie. Tak naprawdę nieprzyjemnie. Ale mimo to walczymy dzielnie i cokolwiek już mamy. Więc zapraszam Was do oglądania odcinka. Mam nadzieję, że będzie się podobał. Trzymajcie kciuki, atakujemy. Dawida pierwszy. Odebrać ci go? Nie no, stary, nie pionowo. No, proszę bardzo, poziom. Jest. O Jezu, jest. Mam to. Pochwal się. Udało się. Jest mały, ale mnie cieszy. Jest sum. Wreszcie. No i powiedz na co? Na wobera. Jeszcze raz pokazuję mojego pierwszego sumka na trolling. Ależ fajny. Nie jest duży, ale naprawdę tyle co radości mi sprawił. Mój trzeci wypad na sumy. No i wreszcie się udało. W pierwszej szansie miałem rybę. Ryba spadła od razu. W drugiej szansie rybę poholowałem dość długo, ale niestety spadła, a teraz jest. Jest, wyjechał. Malutki, bo malutki, ale naprawdę cieszy. 90 cm, zmierzyliśmy go. Niech wraca sobie do wody. Ale już popłynął, jaki silny. Jest. Gratulacje. Jeżeli chodzi o elektronikę, dzisiaj używamy echosondy Garmin Striker 7. To jest echosonda Patryka. Ja osobiście mam 9. 9 ma troszkę inny przetwornik oraz większy ekran. Jednak ta siódemeczka, Patryk mówi, lepiej się nadaje do wertikala. Używamy dwóch ekranów. Używamy ekranu klasycznego, czyli sonar tradycyjny, oraz używamy ekranu Clearview. Na Clearview widzimy dokładniejsze obrysy ryb, to jest wąski stożek. Tutaj widzimy wszystko w wersji tradycyjnej. Dodatkowo, tak jak widzicie, jest tutaj taki pasek oddzielający dwa ekrany. Jest to tak zwany Escope i to właśnie jest fajna opcja do werta, ponieważ wszystko widzimy w trybie live. Tutaj, o, teraz fajnie widać, zarysowuje nam jakieś krzaczki. Najpierw widzimy to na Escope, dopiero później przekłada się to na sonar tradycyjny. To bezpośrednio jest linia, którą mamy pod przetwornikiem. Patryk postanowił spróbować trochę swoich sił w wertikalu. I to, o czym mówiłem, czyli ten Escope. Tutaj fajnie widać jaskółeczkę, którą założył. No i nawet jakieś dwie rybki się pokazały podchodzące do jaskółki. Chyba tam Saira jest założona, tak? Tak, tak. Saira 22 cm. No tak zupełnie, powiedzmy w cudzysłowie, amatorsko, bo nie mamy żadnych teaserów, nie mamy rosówek, nie mamy firebola z żywcem. No ale sprawdzamy właśnie w ten sposób. No i mówię, dwa razy mieliśmy podejście do tej jaskółki, no ale tylko ryba powąchała i w sumie poszła w dół. Opadła. Nie wiemy, gdzie jest. Jeżeli jeszcze cokolwiek wyskoczy, to postaram się Wam to nagrać i zobaczyć, jak za jaskółeczką nagle podnosi się taki fajny, charakterystyczny łuk. Jeżeli ma się dobrego sternika, to takie łowienie sumów na trolling może być całkiem relaksujące. Ja tutaj jestem rozłożony na burcie, wędeczka dłoni i muszę Wam powiedzieć, że podczas poprzedniej wyprawy właśnie z takiej pozycji miałem branie. Do tego już chyba zasnąłem i obudziłem się w momencie, kiedy już suma holowałem, no ale tak jak Wam opowiadałem chwilę wcześniej, po około minucie holu spadł, jednak no... Wiecie, co mogło być przyczyną, tak?
Tak, Patryk mówi, że przyczyną mógł być sen, ale ja mu nie wierzę. A co wy o tym myślicie? Płynęliśmy na bardziej dziki odcinek rzeki. Tak jak widzicie, z jednej, z drugiej strony mamy sporo drzew. Mniej uregulowany kanał po prostu, nie? Tak, no, mniej uregulowany kanał. Na razie bez kontaktu. Jedyny kontakt, jaki mieliśmy, to ta jedna rybka z rana. No ale dzielnie walczymy, próbujemy. No i liczymy, że jeszcze dzisiaj jakiś kolos wyjedzie. Rozmawiając z Patrykiem, tutaj też dochodzimy do pewnych wniosków z doświadczeń innych oraz doświadczeń sumowych Patryka, że na przykład mitem jest tak zwany turkuć podjadek, czyli owad, który wiele osób twierdzi, że jest świetny na sumy. Jest to totalny mit. Tak samo jest ze śmierdzącą wątróbką. Czyli wątróbka, która tam poleży 3-4 dni, absolutnie nie będzie się nadawać lepiej na suma niż świeża. Prawda? Oczywiście tak. Ale w ogóle wątróbki nie polecam, to jest barbarzyństwo podczas sumowania. To bardziej dla leśnych dziadków bym polecił. No więc na wątróbkę nie łowimy. No i mamy kolejne wędkowanie za sobą. Skończyliśmy dzisiaj troszeczkę wcześniej. Chyba brakowało w tym wszystkim sensu. Kolejny dzień pływania i niestety bez jakichś szczególnych efektów. Jedna jedyna ryba u mnie, z czego się cieszę jak dziecko, ponieważ no, do 3 razy sztuka i wreszcie się udało. Mały, bo mały, ale to pierwszy taki sum, powiedzmy, wymiarowy. Z premedytacją złowiony, tak. Nie jest to mój rekord, bo mam największą rybę złowioną 115 cm, no ale to na feder, więc można to różnie liczyć. Ten był złowiony na zestaw sumowy, tak jak Patryk powiedział, z premedytacją, więc dzięki, że mnie wyciągnąłeś, bo dzisiaj łatwo nie było. Nie chciało mi się naprawdę jechać, ale... Temperatury rano nie zachęcają. No nie. Nawet na sandacze to jest trochę za zimno moim zdaniem, a co dopiero na sumy. Ale nie żałuję, złowiłem, bardzo się cieszę, więc ogromne podziękowania dla Patryka. No i nie co? Za co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy na czym, jeszcze sam nie wiem. Trzymajcie kciuki za następne dobre filmy i zapraszam do subskrypcji. Na razie, hej!